W poprzednim odcinku mówiłem, jak wyglądał świat przed pierwszą wojną światową, więc czas przejść do samej pierwszej wojny światowej. W 1878 roku Austro Węgry zajęły Bośnię i Hercegowinę, formalnie anektując ją w 1908 roku, łamiąc, traktat uzgodniony na Kongresie Berlińskim i naruszając delikatną równowagę sił na Bałkanach. 28 czerwca 1914 roku doszło do zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. O godzinie 10.10 .10. Nedlejko Cabrinowicz rzucił granatem ręcznym w samochód w którym poruszał się arcyksiąże wraz ze swoją partnerką, przy okazji raniąc wiele osób. Później tego ranka Gavrilo Princip zdołał zastrzelić Franciszka Ferdynanda, gdy ten jechał z partnerką do szpitala odwiedzić rannych. Zabrinowici Princip zażyli Cyjanek, ale przeżyli, zostali aresztowani. W ciągu 45 minut po strzelaninie Princip zaczął opowiadać swoją historię przesłuchującym. Następnego dnia w oparciu o przesłuchania dwóch zabójców zorganizowano obławę, w drodze której schwytano większość bałkańskich sprawców. Bezpośrednio po zamachach poseł Serbii we Francji, Milenko Wasenić, i poseł Serbii w Rosji, Mirosław Splejkowicz, wygłosili oświadczenie, że Serbia ostrzegała Austro-Węgry o zbliżającym się zamachu. Do 30 czerwca dyplomaci Austro-Węgierscy i Niemieccy zażądali śledztwa, jednakże Serbia i Rosja odmówiły. W Serbii powszechnie radowano się z zabójstwa Franciszka Ferdynanda, ponieważ wybory w Serbii zaplanowano na 14 sierpnia. Premier Nikola Pasić nie chciał współpracować z Austriakami, by nie tracić poparcia. Podczas gdy niewielu opłakiwało samego Franciszka Ferdynanda, wielu ministrów twierdziło, że zabójstwo następcy tronu było wyzwaniem dla Austrii, rzuconą rękawicą, którą należy podnieść. Zamach w połączeniu z istniejącą niestabilnością na Bałkanach wywołał głębokie wstrząsy w austriackiej elicie, tym bardziej, że sam arcyksiążę był ostatnią osobą, której zależało na pokoju. Austria przyjęła czysto wojenną politykę. Od 29 czerwca do 1 lipca minister spraw zagranicznych Leopold Berchtold i szef austro-węgierskiego sztabu generalnego Konrad von Hossendorf dyskutowali nad odpowiednią reakcją na wydarzenia w Sarajewie. Konrad chciał jak najszybciej wypowiedzieć Serbii wojnę. Nalegał na natychmiastową mobilizację, podczas gdy Berchtold chciał najpierw przygotować opinię publiczną. Chciał najpierw zakończenia śledztwa, gdyby się okazało, że zabójstwem faktycznie dowodzili serbscy powstańcy. Dopiero można byłoby rozpocząć wojnę. No ale tak też się stało. No I panowie się zgodzili ze sobą, że trzeba walczyć. Kondrat naciskał na wojnę, ale Berchtold. Kolejny raz go wstrzymywał, mówiąc, że najpierw trzeba uzyskać od Niemiec gwarancję poparcia w tym konflikcie. 2 lipca ambasador Saski w Berlinie poinformował, że armia niemiecka chce, aby Austria jak najszybciej zaatakowała Serbię, ponieważ nadszedł właściwy czas na wojnę powszechną, a w rzeczywistości Niemcy nigdy wcześniej nie byli tak gotowi do wojny jak teraz. Cesarz Wilhelm II podzielił poglądy niemieckiego sztabu generalnego i 4 lipca oświadczył, że jest całkowicie za rozliczeniem się z Serbią. 21 lipca rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegł ambasadora Niemiec, że Rosja nie będzie w stanie tolerować używania przez Austro-Węgry groźnego wobec Serbii języka lub podejmowania środków wojskowych. Przywódcy w Berlinie zlekceważyli te groźby. Niemcy byli pewni, że Rosja więcej gada niż zarobi, a poparcie Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji dla wolnej Serbii to jedynie blef który ma odwieźć Niemcy od wsparcia Austro-Węgier. Już dwa dni później, 23 lipca, Austro-Węgierskie Ultimatum żądało, aby Serbia formalnie i publicznie potępiła niebezpieczną propagandę przeciwko Austro-Węgrom, której ostatecznym celem jest, jak twierdziła, odłączenie się od należących do niej terytoriów monarchii. Ponadto Belgrad powinien wszelkimi sposobami stłumić zbrodniczą i terrorystyczną propagandę. Żądania Austro-Węgier względem Serbii obejmowały 10 punktów. W tym jeden z nich zezwalał na obecność wojsk, a właściwie policji austriackiej na terenie Serbii. Rząd Austro-Węgier, zamykając dokument, oczekiwał odpowiedzi rządu serbskiego najpóźniej do godziny 18.25.1914 25 lipca 1914 roku. W obliczu ultimatum i braku poparcia innych mocarstw europejskich gabinet serbski wypracował kompromis. Powszechnie uważa się, że owy kompromis był jedynie wyperfumowanym odrzuceniem ultimatum, choć nie do końca wiadomo jak on wyglądał. 24 lipca rząd serbski, oczekując następnego dnia wypowiedzenia wojny przez Austrię, zmobilizował się. Podczas gdy Austria zerwała stosunki dyplomatyczne, Wielka Brytania próbowała negocjować zarówno z Niemcami, jak i Rosją, by nie dopuścić do wojny. To się nie udało. 25 lipca cesarz Franciszek Józef podpisał rozkaz mobilizacji ośmiu korpusów armii do rozpoczęcia działań przeciwko Serbii 28 lipca. Ambasador Austro-Węgierski, Gesl, opuścił Belgrad. Rząd francuski odwołał wszystkie urlopy dla wojsk francuskich z dniem 26 lipca i nakazał większości wojsk francuskich w Maroku rozpocząć powrót do kraju. 26 lipca, dwa dni do wybuchu wojny. Wszyscy kolejno odrzucają brytyjskie oferty mediacyjne. Nikt nie chce rozmawiać. Rosja zarządza mobilizacją. 27 lipca, dzień przed wybuchem wojny, na spotkaniu brytyjskiego gabinetu poruszono temat wojny. Wielka Brytania musiała wybrać, czy przystąpić do konfliktu, czy zachować neutralność. Podczas gdy gabinet nie był jeszcze zdecydowany, jaki kurs wybrać na scenę, Wkracza postać bardzo dobrze znana ówczesny pierwszy lord admiralicji Winston Churchill. Postawił on brytyjską flotę w stan pogotowia, co zostało uznane przez wszystkich za przystąpienie. Do konfliktu. Brytyjczycy zostali za to bardzo skrytykowani, gdyż gdyby Wielka Brytania od razu opowiedziała się po stronie Rosji, to Austria i Niemcy zawahałyby się teraz. Wojna była już właściwie przygotowana, a Wielka Brytania zaczęła mobilizację. Winston Churchill no, utracił bardzo poparcie ze strony polityków, jednakże był chętny do wojny. Chciał trochę powalczyć. Wybiła godzina 11. 28 lipca 1914 roku. Austria wypowiedziała Serbii wojnę. O godzinie pierwszej w nocy 29 lipca 1914 roku pierwsze strzały I wojny światowej oddał austriacki SMS Budrok, który zbombardował Belgrad w odpowiedzi na wysadzenie mostu na rzece Sawie, który łączył Serbię z Austrią. Rosja ogłosiła pełną mobilizację. Pierwsza wojna światowa wybuchła oficjalnie, ale do pierwszej bitwy pozostało jeszcze kilka dni. Czemu? Bo tutaj Austro-Węgry poinformowały Berlin, że będą gotowe do walk dopiero 12 sierpnia, a jest 29 lipca. No w Berlinie wpadli w szał, nie dość, że rozpoczęli wojnę, to jeszcze nie byli w stanie jej prowadzić. Tutaj pojawiły się dwa głosy. Generał Moltke twierdził, że Niemcy powinny natychmiast rozpocząć działania wojny, zaś kanclerz, Batman Holwek, uważał, że trzeba czekać. Podczas spotkania z brytyjskim ambasadorem, Holwek, by zyskać na czasie, wygłosił fałszywe oświadczenie, że Niemcy próbują wywierać nacisk na Austrię, aby zaniechała wojny z Serbią. Jak wiemy, to nie była prawda. Niemcy byli głównym sprawcą tej wojny, prowokatorem wykorzystali tylko do tego Austrię. Do 31 lipca Niemcy zaczęły prosić Austrię o przyjęcie serbskiego kompromisu, by zyskać na czasie. To się nie udało, a Rosja 30 lipca oficjalnie poinformowała o mobilizacji totalnej. Niemcy musiały odpowiedzieć tym samym: Domino, każdy każdemu wypowiada wojnę i tworzą się dwie strony, o których opowiadałem w poprzednim odcinku. Już 8 sierpnia mają zacząć się działania wojenne, a 12 sierpnia. Armia austriacka ma wkroczyć do Serbii, ale o tym w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowej Biografie. Trzymajcie się. Cześć.